Siemaneczko, witam was w krótkim podsumowaniu Gothic Challenge. Zrobiłem sobie dodatkowe save'y i to te staje ze starego po prostu jak grałem, jak przechodziłem na szybkość i tutaj mamy porównanie. Do tego będę się porównywał w tym podsumowaniu. Ogólnie będę pokazywał statystyki, będę pokazywał wszystko. No i tutaj mamy 3 godziny i 50 minut. Na sam początek może powiem, co to było właściwie. Gothic Challenge to było najszybsze przejście Gothica bez ani jednej porażki, więc myślę, że całkiem. No i okej, wbijam na pierwszy rozdział, za momencik zobaczymy, co tutaj właściwie się działo. Z tego, co widziałem, to wtedy jak grałem, no to był styczeń 2014 rok, więc no dobre 2 lata temu już. Dobra, miałem tutaj 6 poziom, 35 punktów siły. Jakiś tam miecik bojowy. No, zadań nie miałem zbytnio wykonanych. Miałem godzinę 19:16 w grze. No i tak to ogólnie wyglądało. Statystyki takie, no w sumie nic specjalnego. Jeszcze miałem tutaj pieśń życia. Dobra, okej. I dla porównania kiedyś. Kiedyś mi ten rozdział zajął 57 minut, więc no już całkiem sporo więcej, ponieważ no 9 minut dłużej. A więc zobaczmy. No tutaj mam miecik bojowy, wiadomo. Czyli miecik się nie zmienił, ale mam tutaj zbroję cienia, a nie z tyłu cienia. A więc jest lepiej. Miałem jeszcze wtedy pierścień mocy. No i w sumie nic specjalnego zbytnio. 40 punktów siły, no wiadomo, te 5 punktów dodatkowych to miałem z pierścienia. No i tak to mniej więcej wyglądało. Wykonane zadania i ogólnie, no przez skrzynia Eona, no kilka zadanek wykonanych oczywiście. Dzień pierwszy, 21:19, dokładnie tak. Dobra, przechodzimy do następnego rozdziału. Drugi rozdział zajął mi ogólnie, włączając w to pierwszy rozdział, zajął mi godzinę i 32 minuty. A więc za momencik się obeznamy z tym rozdziałem i pokażę wam, jakie tutaj miałem statystyki, jakie miałem tutaj wyposażenie. Już tutaj miałem mieczyk blizny, więc tu już z góry jestem skazany na zwycięstwo. Miałem jeden pierścień tylko, więc trochę słabo. Miałem 11 poziom. 30 punktów nauki, no 71 punktów siły. Całkiem niezłe statystyki, no włączając to, że to tak na szybko robiłem. Okej. No i przechodzimy tutaj. Godzina 46, więc no 14 minut dłużej zajął mi ten rozdział, czyli ogólnie no 5 minut dłużej same rozdział mi zajął. Dłużej tutaj. A więc jestem zadowolony, ponieważ udało mi się pobić wcześniejsze osiągnięcie, że tak powiem. Tutaj mieliśmy 90 punktów siły już, więc było jeszcze lepiej. No okej, pieśń życia, nawet amuletu nie miałem żadnego wyrzuconego. Tak to wyglądało. A jeszcze questy, no cmentarzysko, almanach, tutaj coś w tym stylu. A tutaj chyba jeszcze nawet nie pokazywałem tego, więc jeszcze raz wczytam i pokażę tutaj, jakie questy wykonałem w tym challenge'u, żeby nie było. No w ten sposób tak to wygląda. Dobra. Okej, przechodzimy do kolejnego rozdziału. Ten rozdział zajął mi właśnie 2 godziny 20 minut. Ogólnie rozdział trzeci był najdłuższym rozdziałem, który nagrałem, więc no, tak troszkę słabo. Chwila, moment. Plan ucieczki, no kurde, jest tych zadań już troszkę wykonanych. Niezaliczone oczywiście 2. Mieliśmy 16 poziom, punktów umiejętności dodatkowych niewykorzystanych właśnie 30. Całkiem krąg drugi magii właśnie, bo się jeszcze tam nauczyłem troszkę tego. Czy ja tutaj mam jakieś wyposażenie już? Miałem jakiś amulet ochrony i miałem jakieś pierścienie, więc całkiem już. Nie byłem taki goły, że tak powiem.
2:39, a więc no 19 minut dłużej. No i sprawdzamy tutaj. Czyli też chyba nieco szybciej właśnie wykonałem ten rozdział. Dobra. Wtedy miałem coś takiego. Tutaj questy. Dobra, tak to właśnie wyglądało. Mieczyk blizny. No tutaj oczywiście pierścienie, amulety. No nawet amuletu tutaj chyba nie nosiłem żadnego. Z tego co widzę. Dobra, rozdział czwarty. Rozdział czwarty, bo ja tutaj z tego co widzę to na koniec rozdziału zrobiłem save'a. Tak to właśnie wyglądało. Dobra. 22 poziom, 123 punkty siły. Tutaj wykonane zadanka. No już tych zadanek troszkę się uzbierało. Całkiem. No i tutaj statystyki. Coś takiego, no mistrz w broni jednoręcznej. No tutaj adept w broni dwuręcznej. Jeszcze się nie szkoliłem zbytnio i tak dalej, i tak dalej. A więc... no nie było takiej tragedii, chociaż mogłoby być lepiej. Zawsze, wiadomo jak to jest. Dobra, rozdział czwarty teraz tutaj. 3 godziny 18 minut, a tutaj właśnie 3 godziny prawie. A więc... kurde, więc jakby podsumowując ten rozdział ogólnie, to wtedy, wcześniej, wykonałem go szybciej, ten rozdział akurat. Mamy tutaj 21 poziom, 122 punkty siły. No i coś mniej więcej takiego. Zadania wykonane i tak dalej. Troszkę tego jest, dobra. Przechodzimy do piątego już rozdziału, czyli w sumie już końcówka rzeki. 3 godziny 38 minut mi to ogólnie zajęło. Dojście do tego, zakończenie tego rozdziału właściwie. No i okej. 27 poziom. Całkiem nieźle. Oczywiście tutaj... trzeba wbić. No, tych zadań jednak troszkę wykonałem, chociaż że robiłem na szybko. Tak to mniej więcej właśnie wyglądało. Oczywiście Weasel, no tutaj mamy również starożytną zbroję, mamy tutaj amulet magicznego pancerza i właśnie jakieś pierścienie. A więc dobra. No i właśnie ile mi to zajęło? No 3 godziny 38 minut. Tutaj 3 godziny i 55 minut. Tutaj wcześniej, kiedyś, ten rozdział zajął mi jednak dużo więcej czasu właśnie. To jest rozdział 5, to świątynia Szczącego i tak dalej. 26 poziom, czyli osiągnąłem jeszcze mniejszy poziom niż wtedy i właśnie dłużej mi to zajęło. Dobra. Teraz zadanka. Przejdziemy do zadanek i może pokażę tutaj właśnie i jeszcze właśnie, no tutaj artefakty. Amulet witalności, co ja używałem? 2 lata temu chyba nie wiedziałem co jest dobre. Dobra, olać. No i teraz ostateczny właśnie pojedynek ze śniącym, czyli rozdział 6. Z tego co widzieliście zajęło mi przejście rzeki 3 godziny i 39 minut w tym challenge'u. Osiągnąłem 29 poziom. Całkiem nieźle jak na gościa, który przechodził na szybkość gierki. I co ja tutaj mam w sumie? No zadań wykonanych pewnie troszeczkę jest. Za momencik pokażę. Okej. No i w sumie nic specjalnego, ale no 29 poziom w tak krótkim czasie, no myślę, że całkiem, no jakoś ujdzie w tłoku. Dobra, tutaj sobie wrzuciłem takie przedmioty. I teraz ostateczny rozdział w tam kiedyś. Zajęło mi to 4 godziny i 9 minut. Fajne, że mam jakieś porównanie do tego. Właśnie, o tutaj jestem przed obliczem śniącego, że tak powiem. 28 poziom miałem wtedy. Jeszcze miałem 75 punktów niewykorzystanych i no całkiem spoko te... Chwila, moment, bo ja tutaj płonę. Dobra, pójdę się... jeszcze nowicjusze tutaj są opętani, ale nie słuczne.
Nie wiem, tutaj zabiłem kolejkę lama, prawdopodobnie i ci nowicjusze się na mnie nie zrzucili, dobra. 28 poziom, ile ja mam HP? 6 punktów. Słabo, dobra, ale żyję. Talizman orków, ochrona przed ogniem. No i pierścień. Również posiadam, dobra. Tak to właśnie mniej więcej wyglądało. Mam nadzieję, że challenge wam się ogólnie podobał. Ostateczny rozdział zajął mi 11 minut w tym challenge'u, więc całkiem. Wydaje mi się, że całkiem niezły rezultat i no piszcie, co o tym sądzicie, czy wam się podobał taki challenge, czy nie wiem, kiedyś w przyszłości, bo aktualnie nie teraz, nie planuję aktualnie, ale kiedyś no może. Chcielibyście zobaczyć coś takiego z Gothica 2, czy tam z Gothica 3 może. Nie obiecuję, ale może kiedyś do tego wrócę, do takiego szybkiego przejścia. No i co ja tutaj mogę powiedzieć? Challenge już nagrany, a więc prawdopodobnie teraz powrócę do ciekawostek. Z tym, że ciekawostka, no nie wiem, raz do miesiąca może się pojawić i to będzie tyle, albo no postaram się raz w tygodniu, chociaż wiadomo, no teraz aktualnie jeszcze mam mało czasu. Więc może być ciężko raz na dwa tygodnie, myślę, że byłoby spoko, jakbym nagrał coś związanego właśnie z ciekawostkami. A właśnie, bo jeszcze planuję, nie wiem czy wam mówiłem, ale planuję sobie no recenzji, modyfikacji różnych. No tutaj oczywiście znane tytuły takie jak Mroczne Tajemnice, tutaj dużo innych pobocznych, też mniejszych, myślę, że modyfikacji. Czyli wszystkie ogólnie modyfikacje, które mi się w pewien sposób spodobały i mnie przyciągnęły do siebie. Bo nie grałem we wszystkie modyfikacje, grałem w dużo, no kiedyś instalowałem wszystko co się dało. Jeszcze za łebka, no pamiętam to było, nie wiem, kilka dobre lat temu. Tak to właśnie się robiło. Bo tak ciekawiło co tam można było właśnie sieknąć. A tutaj niestety nie można się dotrzeć, więc troszkę słabo. No i okej, dobra. To było takie króciutkie podsumowanie, to był właśnie Gothic Challenge. Do usłyszenia w kolejnym moim filmiku, czyli prawdopodobnie będzie to albo ciekawostka, albo właśnie recenzja jakiejś modyfikacji. Dodatkowo jeszcze warto wspomnieć o tym, że kiedyś, no w sumie już nie tak dawno, nagrywałem przejście Gothica 1 i Gothica 2 Noc Kruka na maksa, więc jak chcecie zobaczyć moje prawdziwe umiejętności związane z mojego prawdziwego skilla związanego z tą gierką, to zapraszam was właśnie do serii Gothic 1 i Gothic 2 Noc Kruka, ponieważ tam przechodziłem na maksa gierki i no nauczyłem się wszystkich umiejętności, tak to mniej więcej wyglądało. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym moim filmiku, na razie.